Siemanko, z tej strony Jakub i dzisiaj pokażę wam, jak zacząć z hodowlą świerszczy. Zapraszam do oglądania. Kupujemy pudło. Co dalej robimy? Nawiercamy kilkanaście otworów na górnej stronie pudła, takie, przez które świerszcz by się nie przecisnął. Do tego nam oczywiście posłuży wkrętarz. Tak się to pudełko prezentuje, kupione w Castoramie, wywiercone dziurki, jak widzieliście. No, pudełko wyparzone, wymyte. No to co? Układamy i przerzucamy je. Dzisiaj taki film z ręki. Chodźcie. O! Poszło. Dobra. No nie, tyle starczy. Trzy palety starczą. Jeszcze chwileczkę. Muszę sobie poradzić. Płatki owsiane wsypujemy tutaj im jako główny składnik posiłku. Dobra, na razie tyle garści wystarczy. No to co? Przerzucamy świerszcze teraz. Stąd. Tutaj. Stąd tu. Ile martwych? Nie postarałem się zbytnio. No cóż. No. Przeskakiwać. Wszystko stąd idzie do śmieci. Dobra. O, zgrzałem się trochę, ale jeszcze mamy tu dwa pudełka, no których nie chciałbym wypuścić w moim pokoju. Dobra. I jeszcze jedno. No. To był krótki poradnik, jak właśnie rozpocząć hodowlę świerszczy. To są akurat świerszcze domowe, ale również postępujemy tak ze świerszczami bananowymi, kubańskimi i tak dalej. Okej, to byłoby na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz i subskrypcję. Jeżeli subskrypcję, to również dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. To byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Mały update. Dodałem pudełko z torfem. Jak widzicie, po 24 godzinach narozsypały tego dookoła.
Nie sypcie torfu do pełna.